Dzień dobry, Tomasz Kutara, poligamia.pl. Jest ze mną Patryk Fiałkowski. Cześć. Którego chyba nie znacie, więc teraz go poznajecie, to jest Patryk. Ale nie Patryk jest przedmiotem tego wideo, tylko Dying Light, kontynuuj, w które będziemy grać. No i Patryk grał już trochę na save'ie, który wcześniej był save'em Marcina, ale chyba już trochę ogarnął. Jesteśmy mniej więcej gdzieś na początku gry. Wykonałeś pierwszą misję, tak? Tak, zgadza się. Pierwsza misja została wykonana, pierwszy dzień to był chyba. No a teraz właśnie zaczyna się następny dzień, dostałem jakieś wezwanie i no idę sprawdzić, co się dzieje. Jesteśmy cały czas w slumsach miasta, w którym rozgrywa się Dying Light. Start. Okej. Okay. A zaczynamy specjalnie przed włączeniem misji, bo chcieliśmy, żebyście zobaczyli, jak dogrywają się tekstury. No bo nie wygląda to specjalnie pięknie. Na szczęście efekt mija po chwili. I w czasie samej gry już chyba tego efektu nie ma, tak? Tylko po doczytaniu zabawy. Tak, zgadza się. Dopiero po wczytaniu gry, no zawsze, chyba zawsze, no bo już trzeci raz sprawdzamy i za każdym razem bezczelnie doczytuję te kilka sekund te tekstury niestety. Okej, no może będzie na to jakiś patch, nie wygląda to aż tak źle. Zobaczmy, co mamy do zrobienia. Cały czas pierwsze zadanie. Mówiłeś, że już zrobiłeś. No, może tylko jeszcze się ta quest nazywa, albo to kolejna część tego zadania. Zaraz się okaże. Wiem, że już pierwszy dzień minął i zamontowałem, co miałem zamontować. Jakby były przygotowania na nocną misję, która wreszcie się nie mogła odbyć. Okej, okay, szybki wstęp. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, Dying Light to jest gra o świecie ogarniętym przez zombie, znowu, ale tutaj różnica polega na tym, że z zombiakami się niekoniecznie walczy, a na pewno się nie zabija ich dziesiątkami, raczej się przed nimi ucieka. W grze są zamontowane, zrobione, wsadzone dosyć mocne elementy związane z parkourem i freerunningiem. Może pokażmy coś. O, tu jest jakaś ładna wyskocznia. Tylko ci się trochę chyba bohater zmęczył. No i ci się nie udało, widzisz. Nie udało, no, niestety. Też nie wiem, czy to jeszcze jest kwestia mojego niewprawienia, czy może mechaniki gry, ale czasem mam wrażenie, że nie jest to tak bardzo intuicyjne i oczywiste, jak niektóre rzeczy wykonywać. Często nie łapie mi krawędzi, nie wiem, jeszcze właśnie nie mogę zdecydować, czy to moja wina, czy nie moja. Nie chcę nic mówić, ale idzie ci źle, więc pokażmy co. Okej, w skrócie wygląda to tak, że biega się naciskając lewą gałkę, wciskając ją w dół. Znaczy być może jest gdzieś zmiana ustawień sterowania, nie wiem. No, ale na podstawowym trzeba wcisnąć lewą gałkę i bohater sam z siebie nie wspina się. Nie łapie się krawędzi, tylko trzeba nacisnąć prawy bumper. Dobrze mówię? Tak, zgadza się. Dobrze, to chodźmy w celu misji. Znaczy w stronę misji, to chciałem powiedzieć. W stronę celu misji, o. Tak. Nie wiem, jak się tam za bardzo dostać póki co. Musisz zachować się jak asasyn, wspiąć się. Muszę być czujny. Przede wszystkim też. Dobra, chyba to tutaj jest okej. Okay. Okej, okay, faktycznie tak widzę kropkę. Nie, tędy nie przejdziesz, bo tu jest drut kolczasty. To nie wiem, tędy, nie tędy. Bardzo mocno twórcy podkreślają, że w Dying Light każdy może znaleźć własną ścieżkę, więc teraz Patryk w poszukiwaniu własnej ścieżki. Ten płot jest chyba trochę dla ciebie za wysoki, ale mam nadzieję, że uda ci się. No może tędy? Na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwap do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlachmy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Okej. Okay. Ciekawe, czy wreszcie spotkam się z Brekenem. Sami możecie ocenić poziom dubbingu w Dying Light. Moim zdaniem, znaczy no widziałem tylko fragment gry, ale moim zdaniem, no cóż, są gry z lepszym dubbingiem, ale są też gry z gorszym dubbingiem. Trochę nie pasował mi tu zdecydowanie, barwa głosu nie pasowała do tego bohatera, który jest, no cóż, dosyć takim postawnym afroamerykaninem. Zgadza się, ale no niestety to chyba też częsty bolączka dubbingów. No, być może faktycznie w naszym kraju kulturowym ciężko o kogoś, kto miałby głos pasujący do postawnych Afroamerykanów. Czyli co musimy zrobić? Musisz się zameldować gdzieś. O, wierzę.
Jesteśmy dalej, przeskoczyliśmy fragment, bo to był fragment stricte fabularny, nie chcemy wam zdradzać historii, poznajcie ją sami, nie będziemy nikomu psuć zabawy. Jesteśmy trochę kilka godzin później, więc jesteśmy przed zmrokiem. Noc w Dying Light znacząco różni się od dnia. Jak widzicie, pada deszcz, no i mamy jakieś zadanie, najpierw trzeba się z kimś skontaktować, więc dobiegnijmy tam, gdzie trzeba dobiec. Podstawowe pytanie brzmi, czy namokły zombie to wolniejszy zombie? Jak sądzisz? Wydaje mi się, że zdecydowanie jest o wiele, wiele, wiele wolniejszy. Balansowanie? Myślisz, że trzeba wejść na górę? Wydaje mi się, że tak. Że skontaktuję się dopiero jak będę miał zasięg czy coś. Kiedyś już raz musiałem wejść na jakąś wieżę. No właśnie. Okej, wygląda na to, że po prostu... W Nokiach 3030 zasięg jest tylko w wysokich miejscach. Też robi się niebiesko. Jak mieszkałem kiedyś w leśniczówce, to też jak się chciało porozmawiać, trzeba było wyjść przed stodołę. To mniej więcej tak samo wygląda to w Haran i w Dying Light. To jest taka wirtualna rzeczywistość po prostu. On coś nakłada, jakieś gogle sobie. Nie, to mylisz gry, to Get Even od The Fact 51. To nie tak gra. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do Antyzyny. No to docieraj do Antyzyny. Mam nadzieję, że wreszcie coś zacznie się dziać w tym najnudniejszym let's playu z Dying Light w historii. Brawo! Teraz możesz się zabić i to będzie koniec. Okej, no biegnijmy. Jak napotkasz jakiegoś zombiego, to się zatrzymaj, to pokażemy, jak się z nim bije. O dobrze, są zombiaki. O, płotek, proszę, jak się realistycznie... Można robić uniki szybkie. O, w taki sposób. A czy ta gazrurka, którą ich obijasz, to jest jakaś ulepszona gazrurka, czy to jest podstawowa gazrurka? To jest zwyklejsza gazrurka, jaką mieli w sklepie. Kupiłeś gazrurkę w sklepie? Nie, nie, żartuję. Nawet nie wiem, skąd ją mam, ale ją mam. A dlaczego jego... Tak, to jest też kolejna jakaś tam cecha, że są różne drzewko umiejętności. I jedną z nich jest siła i na siłę składają się różne umiejętności, między innymi właśnie ogłuszanie zombiaków. Tutaj mieliśmy niedawno przykład, jak jeden był ogłuszony i nie wiedział za bardzo, co się dzieje. Ja patrzę na Patryka, który próbuje jednocześnie skupić się na mówieniu i biciu tych zombiaków. Wcale mu nie idzie, musisz się wycofać chyba, bo zaraz będziesz martwy. Masz jakieś apteczki? Nie, nadal. No dobra, ja myślę, że to właśnie chcieliśmy zaprezentować. Uciekaj. Ponieważ Dying Light jest grą, w której z zombiakami wygrać się zasadniczo nie da i czasami trzeba po prostu uciec, bo jak widzicie są dosyć wytrzymałe, jest ich dużo i też kiedy się zaczyna je atakować, to nagle z nie wiadomo skąd robi się ich dużo, dużo więcej niż było wcześniej. Zaczynają wychodzić spod samochodów, spadać z różnych miejsc i nagle się robi ich całkiem spory tłum. Okej, przeskoczyliśmy fragment, żeby w końcu znaleźć skrzynię bez plątania się, bez sensu. Jest pusta. Jak to, nic nie było w środku? Mhm, tak to wyglądało. Chyba powiedział, że jest pusta. Okej, musimy w takim razie... No to jest dosyć prosta misja, tak... Biorąc pod uwagę, że nie skacze się z trzypiętrowych budynków. Prosta w tym sensie, że jakby, no cóż, znalazłeś pierwszą skrzynię i teraz musisz pobiec do następnej i pewnie do jeszcze następnej, więc biegnij. Ja mam do ciebie pytanie. Tam w tle widać bardzo wysokie budynki, jakieś takie bloki, betonową płytę, coś takiego. Czy na te budynki można się wspiąć, czy to jest jakby już poza mapą i ewentualnie gdzieś w kolejnej części gry to będzie? Wydaje mi się, że będzie można się na nie wspiąć, nawet jeśli teraz nie można się do nich dostać, ale na pewno wstawili te budynki... Jakby no z tą myślą, że wespniemy się na nie. Chociaż ale no nie w tej części gry. Wydaje mi się, że tak, chociaż nie próbowałem jeszcze sprawdzać. Okej. Okay. Jeden z tych budynków to jest też ta wieża, na której byliśmy. Rozumiem, czyli po prostu osobny fragment gry ukryty za ekranem ładowania. Ja myślę, że możesz przejść może jakoś, na pewno jesteś pewien, że to... Ktoś zabrał ci twoją skrzynię? Tak, to jest to drugie ugrupowanie. Oni chyba mnie nie lubią. Chyba tak, bo chyba się zaczęli atakować. Ale jest jeszcze jedna skrzynia. Tak. Więc postaram się do niej dobiec. W lewo, w lewo, w lewo. No ci kierował. W lewo, no. Dobrze biegłeś ulicą.
Podoba mi się, że Patryk jest ambitnym graczem. Wybiera zawsze te najbardziej nieoczywiste, najbardziej skomplikowane trasy. No, można by powiedzieć prosto przez ulicę, nie. No bo ja zawsze liczę, że tam się coś wydarzy, że jakiś parkour mi się wreszcie uda porządny gdzieś. Nie no, ale bardzo, bardzo ładnie sobie radzisz. Ja myślę, że to tak troszkę wygląda na początku gry, bo z tego co pamiętam z różnych previewsów, które grałem, to ten parkour i free running na początku Dying Light ma właśnie wyglądać tak trochę topornie. Dopiero potem, kiedy zdobywasz kolejne umiejętności, których jest w grze dużo, wygląda to zdecydowanie płynniej. Pamiętam, że było to prezentowane na bodajże targach Gamescom w 2014 roku, że właśnie na początku dziennikarze mogli zagrać taki fragment z początku gry, kiedy ten parkour był dosyć powolny, a potem włączał się kolejny fragment i tam już było zdecydowanie inaczej. Były chwyty judo, których ty na przykład nie masz, bo to ciągle początek, więc wydaje mi się, że nie powinieneś się przejmować. To chyba nie do końca twoja wina, ale zamysł twórców. Ale to jest akurat fajne bardzo, bo nawet abstrahując od umiejętności, które się dostaje, to no, sam gracz też właśnie no, uczy się tego parkoura. Ćwiczy trochę parkera ćwiczy trochę. To nie jest takie łatwe jak na przykład, no nie wiem, w Assassin's Creed. Nie wystarczy nacisnąć jednego przycisku. No nie, znaczy teoretycznie tak, ale w praktyce wychodzi na to, że trzeba jednak pewnego wyczucia. W praktyce sami państwo widzą. Dokładnie. No dobrze, to gdzie ta skrzynia? No, dobre pytanie. Po krótkich poszukiwaniach znaleźliśmy skrzynię numer 3 już i musisz oczyścić rejon zrzutu. Jak rozumiem, musisz zabić te zombiaki, które tu chodzą. A przynajmniej wyświetlają się na mapie. Tylko nie daj się zabić, bo jesteś prawie nieżywy. Będę ci dopingował. Może powoli. No dobrze, jest ogłuszony. Jeszcze raz. Bardzo dobrze. Wycofaj się, bo masz mało energii. Nie, już nie, no. Ten jest jakiś mało chyba. Oj! W Dying Light cały czas należy obserwować pasek zmęczenia, czego Patryk nie robi, ale mówię to wam, żebyście wiedzieli na przyszłość. I w momencie, kiedy on chyba nie jest pomarańczowy, to chyba jesteś zmęczony, wiesz? Całkiem możliwe, tak. No widzisz. A czym są części metodowe? Czy to rzeczy, z których można na przykład zbudować pałkę? Albo wytrych, który wcześniej nam był. Bo znowu ci się chyba zepsuła pałka. Musisz nacisnąć Y. I już. Oto twoja nowa gazgórka. Dotarliśmy do tej skrzyni wreszcie. I co w środku? Antyzyna, miejmy nadzieję. Czymże jest antyzyna? Wydaje mi się, że to jest jakiś składnik albo w ogóle lek przeciwko zarazie. A to może dlatego on widzi na niebiesko, bo zobacz, są niebieskie skrzynki. Antyzyna, niebieski. Zyna to po starogrecku czerwony, antyzyna, a niebieski. Znowu widzisz na niebiesko. Moja teoria ma sens. całkiem możliwe. I z tym niezwykłym odkryciem zostawimy już państwa i nie będziemy zdradzać, co też dzieje się dalej w Dying Light. Tak mniej więcej wygląda początek gry i wasze początki też pewnie będą tak wyglądać. A tymczasem główny bohater ukradł jedną antyzynę, a resztę spalił. Nie wiem, o co chodzi. Dziękujemy, do widzenia. No, musimy je spalić po prostu. Cześć.